Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcineczek Car Mechanic Simulator 2021. Próbowałem, czy się da przejść przez drogę, ale nie da się. Tak wygląda nasza posesja. Nie jest wytłumaczone, skąd ją mamy, ale ją mamy i sobie ulepszamy. Dobra, idziemy do, bo zlecenie czeka. Dobra, co my tu mamy zrobić? Witam na imię. Skierował mnie tu mój sąsiad, ile są, ponoć twój warsztat działa niedawno, no dobra. Czyli mamy filtry, cewki, także silnik wypadałoby wyjąć, ale my nie mamy jeszcze żurabia, więc dolej, wymieni i tak dalej. Dobra, czyli tak, na pewno o jedno do góry. Maska do góry, silnik. Silnik. Weźmy dodatkowe urządzenia, powymieniamy płyny. Wszystkie, żeby nie było. Dobra. Później do góry to się wymieni. Tak. Serwo. I trzeba wylać olej teraz do góry go. Jeszcze raz, jest, dobra. Wylejmy ten olej. I tak. Opuścimy go niżej. Podejrzewam, żeby filtr wymienić R4. R4. Mamy. O. Dobra, chwila przerwy. A, musiałem odebrać ważny telefon. I przez to zapomniałem, co mieliśmy do zrobienia. Oleje to tam wiadomo, płyny to wiadomo. No i tutaj filtry, cewki zapłonowe, klocki hamulcowe, wszystkie. Także sporo. Świece, tu leje gumowe, wałek rozrządu 14B i 4B. Dobra. Od razu kupię, bo później zapomnę. Rozrządu ten, no dobra, resztę będziemy później kupować, chociaż może świece od razu kupimy. Elektronika, cewka i świece na dole są samym, a resztę będziemy na bieżąco. A i tu leje to ja bym kupił od razu, ale może być różnie, po co je trzymać. Kupimy X10, bo one nie są drogie. Tych też kupimy z 10. Dobra, to rozbieramy się w takim układzie. Czekajcie. Kurde, będzie duży problem, bo mi się guziki tu jeszcze merdają. Dobra, ściągamy cewki. I tak się muszę dostać do rozrządu. Wyciągamy świece. Kurde no. Dobra. Świece. Do rozrządu trzeba się dostać. Z tej strony chyba. Tak. Co tutaj trzeba odciągać? Paski. Kurde, wszystko trzeba, żeby tu zdjąć, to trzeba pasek wziąć. Rolki i tak dalej. Jakbym miał silnik na wierzchu, byłoby mi na pewno łatwiej.
Dobra. Coś tam mi świeci? Coś mi tam mryga na czerwono, ale nie wiem co. Dobra, później sprawdzimy. Dobra, osłona rozrządu. Dobra, tu mamy. To teraz, kurde, napinacz. A, napinacz muszę kupić. Żarolki prowadzące. Pasek. Dobra. Tak. Tego nie wyjmę. Muszę, kurde, to ściągnąć wszystko, no. Się wydaje mało, ale jest dużo roboty. Właśnie. Zbliżmy sobie. Będzie mi łatwiej. Co jeszcze przeszkadza temu wałku? Aha. O matko. Pół samochodu trzeba rozebrać, żeby się dostać do wałku. Dobra, wyjmę ten wałek już? Jeszcze nie. Coś tu jeszcze przeszkadza. Zajmijmy tą osłonę. Pewnie jest łańcuszek czy coś. Właśnie. O, teraz zdejmę. Masakra. Dobra, zakładamy. Sprawdźmy sobie w ogóle. Cewki, filtr oleju, koło zębate, napinacz, pasek klinowy. Aha, dobra. Czyli to zakładamy z powrotem. Tak. Osłona. Żebym miał warsztat otwarty, już odblokowany, to bym sobie teraz poszedł i nareperował. Może by się udało i jakoś tak, żeby te ładniejsze części wstawiać, a tak to tu upadło. Musimy zakładać takie, jakie są. Dobra. Kolektor. Turbinka. Tak. Góry. Założymy może od razu świece nowe. Dobra, załóżmy te dwie, później założę. Tak, teraz przykręcić się trochę. Świeca. I świeca, dobra. Cewki założymy za chwilę, schodzimy tutaj. I tak, to koło chyba muszę kupić nowe. Tak, koło, że ma te wałka rozrządu. Ryoz. Tylko które to było? Jest ich tu tyle, że to jest masakra.
Dobra, musimy wyjść i spojrzeć koło R4. R4. R6, cofnijmy się w takim układzie. Nie ma się jak cofnąć. R6, a to ma być R4. Jest. Dobra, zakładamy. Tak, mamy tutaj. Teraz rolkę. Rolek to kupimy parę sztuk. Rolki prowadzące, zwyczajne, to kupię ich tam z 10. Bo ja ich będę często używał. A nie są drogie. Więc założymy sobie nową. Pasek. Pasek musimy kupić typ A14B. Pasek. Pasek klinowy typ A. Klinowy. Sam typ A14 musi być. Nowy typ A. To jest to. Mam nadzieję. Tak. Napinacz. Napinacz. Nie są takie drogie rzeczy, ja widzę. Ale suma sumaru się uzbiera zaraz, nie? Dobra. Osłona. Dobra, mamy teraz koło pasowe. Jak go poskładam, a się zaraz okaże, że... Zaraz okaże, że kurczę, nie pod, że tutaj za, no. Dobra, założymy jeszcze te cewki. Załóżmy wszystkie nowe. Dobra. I sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Filtr oleju, hamulce. Tu mamy założone, czyli tu już jest dobrze. Zostały hamulce i tuleje gumowe. Dobra, czyli tak, stąd w sumie to tak, od razu tutaj dolejmy tego oleju. Wszystkie płyny powlewamy, żeby było ok. Tak. Ile tam chodzi, kurde, tego? Dobra. Spryskiwacze. Dobra. Chłodniczy. I jeszcze hamulcowy. I będzie gitara. I do serwa. Tak się ustawiło, że kurde nie widać, nie? Dobra. To płynie mamy. Do góry. A, bo drugi ten się włączył, dlatego on tu świecił. Dobra. Podspód. Co my tu mieliśmy? Filtr oleju. Kurde, ale ja zmieniłem olej, a filtru nie zmieniłem.
Dobra, zmieniony. Klocki hamulcowe i tarcze wentylowane. I tuleje. Tylko teraz w którym miejscu tuleje? Ściągamy wszystkie, bo to nie ma wyjścia. Montujemy od razu. Druga. Dobra, z tamtej strony. Mamy ją. Montujemy. Tak, i jeszcze jedna. Teraz zobaczymy, czy to odchodziło. Dobra. Jeszcze dwie. Jeszcze są dwie gdzieś. Podejrzewam, że tu. No, ściągamy. W całości. Dobra. I montujemy cały wahacz. Dobra. Musimy zdjąć koło i tak. Ściągnąć zacisk. Tak, i wejdźmy sobie w hamulce. Tak, musimy kupić dwie wentylowane i klocki jeszcze ze dwa. Dobra, sprawdźmy te kurde. No jeszcze dwie tuleje gdzieś. Będziemy je później sprawdzać. Montujemy. No te zadania się takie dosyć ciężkie robią. I nawet jak na początek to też są dosyć ciężkie, wam powiem. Posiedzieć nad takim zadaniem trochę. Dobra, mamy dostęp, ściągamy wahacz. Montujemy wahacz. Podejrzewam, że tam w sankach będą do wymiany te dwie tuleje. Dobra, ściągamy zacisk. I montujemy nowe. Nowy klocek. Zacisk zdajemy ten co był. I koło. I sześć na tył. Bo co tu mi jeszcze zostało? Dwa klocki i dwie tuleje. Tu jest i tu jest. No właśnie. Idziemy do tyłu. Ściągamy wszystko. Bo i tak się muszę dostać do klocków. Dobra. Tak, sprawdźmy tą tuleję. No właśnie.
Jedną znaleźliśmy, jeszcze jedna. Musimy zmienić zacisk, klocek i zmienimy i będzie dobrze. Zakładamy z powrotem. I koło. Dobra, idziemy z drugiej strony. Koło i tak muszę zdjąć, i tak muszę zdjąć. Mogłem je pościągać, jak było auto na dole. Nie musiałbym dźwigać. Dobra. Zobaczmy, tu leje. Tak, to jest na pewno ta. Dobra. I ściągamy teraz tutaj to i będziemy mieli zlecenie zrobione. Dostanie parę groszy, jakąś skrzynkę być może. Dobra. I koło. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. Tu jest ok, czyli jest ok. Przestawiamy auto na zewnątrz. Jak przyjeżdżają, niech go zabierają. Pięknie, i już mamy punkciory nawet, co mnie bardzo cieszy. Więc tak, idziemy sobie wydać nasze punkty. Mamy punktów. Jeden. Ja bym jeszcze tutaj, kurde, szybkość odkręcania jednak inwestował. Czekajcie, jak to wydać? Czekajcie, nie, no tu mam. Dlaczego tego nie mogę kupić? Ten mogę. Nie mogę kupić tego. Czyżby to było tak, że muszę wszystkie odblokować dopiero, kurna, tam? Dobra, enter. Odblokowałem. Teraz bym chciał tu. Ale nie mam punktów. Dobra. Ja będę musiał wszystkie po kolei w takim razie odblokowywać. Mamy tylko 4000, więc tutaj raczej nic nie odblokujemy. Przydałoby się odblokować stół. Magazyn części. Ścieżka diagnostyczna. Lakiernia poziom drugi. Recykling. Hamownia. Lakiernia poziom pierwszy. Na nic mnie nie stać. Tu mamy spawarkę. Ja nie chcę spawarki. Ja bym chciał, kurde. Ale podejrzewam, żeby mieć stołu do naprawczy, to jest gdzieś tu. Właśnie. Czyli muszę najpierw to odblokować, czy uzbierać hajsu. Idziemy teraz do tyłu z tymi naszymi częściami do recyklingu i recyklingujemy to. Wolałbym te niebieskie trafić, ale zielone też jest dobre. Musiałbym na sekundę zrobić małe cięcie. Nie udało się. Ciężko trafić wam. Tych punktów się parę uzbiera.
Dobra. I to wszystko. Coś mamy? Mamy parę nowych rzeczy. To niech one sobie są. Wychodzimy stąd. Czyli tak, tu nie mamy nic. Mamy skrzynię. Otwieramy skrzynię. To teraz od tyłu. I skrzynka. No to otwieramy skrzynkę. To teraz te dwie. Dobra, mamy następną mapę. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam słychać. W sumie to ja mogę sobie tutaj zajrzeć. Mamy następne zlecenie, więc je przyjmę od razu. Przestawmy go od razu sobie na pierwszy podnośnik. Pewnie sporo rzeczy tu jest do zrobienia. Tak myślałem, alternator, chłodnica, zobaczcie. Masakra. No i oczywiście wymienić te wszystkie płyny. To zobaczmy więcej, co by tu mamy. O, nie ma więcej zleceń? Były zlecenia, nie ma. Takie trochę Lipton. Lipa. Rolki prowadzące, rozrusznik, kurde, ile tu rzeczy. Dobra. Kupujemy. Właściwie to tutaj. Od razu elektronika musimy kupić tak. Alternator, co jest bardzo drogie. Rozrusznik. I nie wiem co dalej. Chłodnica typ C to gdzie indziej. Świece zapłonowe trzeba kupić. Przewody zapłonowe R4. Czyli przewody zapłonowe R4. Trzeba kupić. I świece od razu trzeba kupić. Dobra. I idziemy do normalnego sklepu. I nie pamiętam, co miałem kupić. Chłodnica typ C. Chłodnica. Chłodnica typ C. Dobra. Filtr oleju. Kurde. R4. Dobra. Co tam jeszcze? Chłodnicę mamy, mamy. Filtr paliwa. Mamy. Ile tu będzie roboty? Trzeba cały silnik rozebrać. Sprzęgło. Napinacz paska. Paski klinowe. O matko, ale tu jest. O, przekaźniki jeszcze. O, dobra, idziemy do sprzęgła. Nie, do sprzęgła. Łożysko chyba to miało być. Chyba tak. Dobra, ale ja to zadanie będę robił w kolejnym odcinku, albo zrobię sobie poza odcinkami. Jak się będę rozwijał, będziemy widzieć to dalej. A dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.